Święto Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych obchodzimy od 2011 roku. Od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Ci ludzie, o których wszyscy mieli zapomnieć, wracają do naszej pamięci. Od 2011 roku na powązkach w Warszawie trwają prace ekshumacyjne, które mają na celu przywrócić nie tylko pamięć, ale przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, ilu jeszcze możemy znaleźć. Szacuje się, że na Łączce spoczywa prawie 350 osób. W większości to oficerowie i podoficerowie pierwszej, tak zwanej też i drugiej konspiracji. Ludzie, którzy w okresie wojny oddali olbrzymie usługi na rzecz polskiego państwa podziemnego w okresie lat 1945-1956. Wielu z nich zaangażowało się w działalność konspiracyjną i wielu z nich zapłaciło najwyższą cenę. 1 marca obchodzimy ich Dzień Pamięci. Sama nazwa Żołnierze Wyklęci nie jest nazwą, która wszystkim się podoba. Moim zdaniem można by ich nazywać też żołnierzami niezłomnymi. Ci ludzie poświęcali nie tylko swoje życie, ale poświęcali też przyszłość swoich rodzin. W wywiadach, o których za moment będziemy mówić, widać wyraźnie, że ich losy złączyły się z losami dzieci, szczególnie też ich żon, które zostały i w wielu przypadkach były represjonowane przez system komunistyczny. 1 marca 1951 roku został zlikwidowany w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37 czwarty zarząd Wolność i Niezawisłość. Wśród zamordowanych był też i major Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług. To jego szukamy, mówię szukamy w liczbie mnogiej, ponieważ w pracach archeologicznych na Łączce bierze udział m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii, jak również też Uniwersytet Szczeciński, jest to Wydział Medycyny Sądowej. Dzięki tym pracom udaje się zidentyfikować wiele szczątków ludzkich, gdyż do tej pory wydobyto prawie 200 szkieletów, prawie 40, ponad już chyba 42 osoby zostały przywrócone w pamięci. Udało się zidentyfikować te postaci. Wśród nich jest m.in. major Zygmunt Szędzielarz-Upaszka. To przecież jest 5. Brygada Wileńska. Pod komendą tego oficera była m.in. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Dziewczyna, której została przywrócona do zbiorowej pamięci poprzez teatr telewizji, poprzez dokumenty, które pojawiają się od kilku lat. I wydawało się, że nie uda się tej młodej dziewczyny odnaleźć. Na szczęście całkiem niedawno jej szczątki zostały wydobyte na cmentarzu wojskowym w Gdańsku. Została zidentyfikowana. To samo stało się z jej dowódcą, Szędzielarzem Upaszką. I ta kolejka ludzi, których przypominamy, już jest bardzo długa. Prace te nie są łatwe, nie tylko ze względów finansowych, ale też i niekiedy z przyczyn prawnych i niechęci niektórych rodzin, które mają groby swoich bliskich blisko mogił żołnierzy wyklętych. Bo przecież od 1948 roku te osoby z więzienia przy ulicy Rakowieckiej 37 wywożono najpierw wozem konnym, później ciężarówką w godzinach rannych lub bardzo późno w nocy grzebano je bez asysty osób duchownych, bez rodzin, najczęściej potajemnie. Wrzucano niekiedy szczątki
pomordowanych do jednej jamy, gdzie starano się upchnąć nawet 5 osób. I o tym miejscu od 1948 roku, bo do 1954 chowano tam, pochowano prawdopodobnie 350 osób, miano zapomnieć. Narzucono gruz, a z czasem zaczęto wytyczać alejki cmentarne, stawiać nowe nagrobki, a przedtem jeszcze chować osoby zasłużone dla państwa polskiego. Prokuratorów, sędziów, adwokatów, oficerów Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej. I to jest kichot historii, bo jeżeli to sobie uświadomimy, to pod spodem leżą bohaterowie państwa podziemnego, jak chociażby major Hieronim Dekutowski, Zapora, pseudonim zidentyfikowany przez Instytut Pamięci Narodowej. A nad nimi nierzadko leżą ci, którzy przyczynili się do ich śmierci. Bo popierali ten system, bo bezpośrednio w tym uczestniczyli i niektórzy z nich wydawali wyrok. Każda identyfikacja takiej osoby to jest olbrzymi koszt dla państwa, dla nas, podatników. Mówię dla nas, bo ja pracuję, płacę podatki, wszyscy, co pracują, również. To jest około 30-40 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o każdą taką zidentyfikowaną osobę. No ale nie wyobrażam sobie, że obecne państwo powie, że nas na to nie stać. Oczywiście są inne potrzeby, które musimy realizować jako państwo. Państwo solidarne, które odwołuje się do pewnych wartości, ale odwołuje się też do wartości poszanowania życia ludzkiego, pamięci. I trudno jest powiedzieć, że nie będziemy identyfikować tych osób rodziną ich bliskich. Tysiące rodzin w Polsce wciąż czeka na informacje. Nie o tym, że ci ludzie żyją, ale na informacje, że gdzieś oni spoczywają. Takie miejsce jak Łączka w Warszawie jest rzadkością. Tak się złożyło, że z tego więzienia przy ulicy Rakowieckiej 37 wywożono, można powiedzieć, najważniejszych żołnierzy wyklętych i tam ich grzebano. W 90 roku kombatanci, ci ludzie, którzy przeżyli represje systemu komunistycznego, starali się uczcić pamięć przede wszystkim swoich kolegów, bo jak na razie wydobyto tylko 2 szkielety kobiet. Przede wszystkim chodzi o mężczyzn. W innych miejscach, o których można domniemywać lub można ewentualnie próbować je zidentyfikować, nie udaje się odnaleźć tak dobrze zachowanego miejsca. I kolejnym takim elementem tej tragicznej układanki może być Białystok. Tam w więzieniu i w jego pobliżu odnaleziono już też kilkaset szczątków ludzkich. Trwają identyfikacje. Ale co jest ciekawe, że jeżeli po wąskie, a szczególnie ta kwatera L, jest takim przykładem nekropolii komunistycznej, zbrodniarzy komunistycznych, tam leżą ich ofiary, to Białystok jest przykładem działania jakby dwóch totalitaryzmów. Niemieckiego, a wcześniej jeszcze sowieckiego z lat 1939-1941. Później z lat 1941-1944, gdy tereny Podlasia okupują Niemcy. I znów mamy do czynienia z systemem komunistycznym w latach 1944-1956. Często szczątki tych ofiar leżą blisko siebie. Identyfikujemy je po przedmiotach i po amunicji, która zadała im śmierć. W Łodzi takie miejsce też jest. Nie jest ono tak wyeksponowane jak Łączka. To miejsce znajduje się przede wszystkim na cmentarzu rzymskokatolickim na dole. Tam leżą też żołnierze wyklęci.
leżą żołnierze trzeciej konspiracji, jeszcze drugiej konspiracji, trzeciej komendy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Nie ma jednorodnego miejsca, nie są chowani pod murem, są chowani w alejkach. W alejkach i pod grobami. I tak naprawdę, jeżeli każdego z nich chcielibyśmy dzisiaj upamiętnić, wydobyć jego szczątki, to takich miejsc trzeba byłoby na cmentarzu rozkopać kilkanaście albo i kilkadziesiąt. Obecnie udało się ustalić 40 miejsc. Osób, które walczyły z systemem komunistycznym. Mieliśmy o nich zapomnieć. Dzisiaj wiemy, że jest to już niemożliwe, że wielu z nich Polska zrehabilitowała w latach 1991-1994, bo było wtedy najwięcej rehabilitacji. To dotyczy m.in. kapitana Stanisława Sojczyńskiego, którego przywrócono do pamięci i zdjęto z niego piętno bandyty w roku 1992. To dotyczy też m.in. jego podkomendnego, a później dowódcy trzeciej komendy konspiracyjnego Wojska Polskiego, starszego sierżanta Jana Małolepszego, pseudonim Murat, którego zrehabilitowano w 1993 roku. I teraz by należało te osoby pochowane w Łodzi wydobyć, złożyć może w jednym miejscu, stworzyć taki panteon pamięci, ale nie będzie to łatwe. Taki panteon pamięci z pewnością będzie miała Warszawa, ale nie szybko Łódź, nie szybko też inne miasta, bo jest to wręcz niemożliwe. Ale jeżeli mówić w liczbach, możemy się zastanawiać w takim razie, ilu żołnierzy przeszło przez drugą konspirację. Pracując nad atlasem podziemia niepodległościowego tej drugiej konspiracji, a była to praca zespołowa, brało w niej udział kilkadziesiąt osób, staraliśmy się odpowiedzieć na pytania dotyczące zasięgu tej drugiej konspiracji, odpowiedzieć też na pytania dotyczące działań, jakie podejmowali żołnierze nazywani przez nas wyklętymi. Ile było tych napadów na więzienia, na posterunki Milicji Obywatelskiej, ile było akcji przeciwko siłom Urzędu Bezpieczeństwa, czy też specjalnych jednostek w ramach Wojska Polskiego, nazywanych Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te dwie konspiracje, tą z okresu wojny, czy też okupacji niemieckiej, konspiracja, którą spaja polskie państwo podziemne i przede wszystkim wielki ruch nazywany Armią Obywatelską, Armią Krajową, armią, która przestaje istnieć jako jednorodna struktura 19 stycznia 1945 roku wraz z rozkazem generała Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek, o rozwiązaniu jej struktur Armii Krajowej, przez której szeregi przeszło około 380 tysięcy osób, to w takim razie drugiej konspiracji w liczbach nie da się porównać. Jeżeli spojrzymy tylko na liczby, zobaczymy, że ludzie, którzy odważyli się dalej trwać w partyzance, dalej trwać w konspiracji, podejmować bezpośrednią walkę, czy też agitować przeciwko komunistom, było znacznie mniej. Szacuje się, że partyzantami, ludźmi, którzy walkę podejmowali z systemem, organizując się przede wszystkim w oddziały zbrojne, najczęściej nie była to partyzantka miejska, ale przede wszystkim w dużych lub trudno dostępnych kompleksach leśnych. Tak naprawdę tych partyzantów nie było dużo. Przeszło około przez partyzantkę 20 tysięcy ludzi. 20 tysięcy osób. Najwięcej ich było właśnie w latach 1944-1945, do pierwszej amnestii. A przecież amnestii daje się bandyt. Daje się ludziom, zbrodniarzom, którzy popełnili jakieś przestępstwa. I państwo w ten sposób próbowało też, jak to mówiono, ich językiem rozładować masę. Wtedy zaczynają powoli te liczby partyzantki spadać. W roku 1946 w lasach
walcząc z systemem, jest już około 8 tysięcy ludzi. Później, kiedy w 1947 roku, w lutym, przyjdzie kolejna amnestia, liczby te jeszcze staną się mniejsze. Jeszcze mniej ludzi będzie gotowych walczyć lub nie zginie w bezpośrednich starciach lub też poprzez prowokacje, bo pamiętajmy, że do wielu oddziałów udało przemycić się ludzi, którzy chcieli wydać swoich kolegów, którzy nierzadko zabijali ich we śnie, albo też truli, bo do takich w kilku przykładach możemy się odwołać wypadków. W 1947 roku ludzi, którzy walczą z bronią w ręku, jest już tylko 2,5 tysiąca. Kolejna amnestia przyjdzie w 1952 roku. Zbrojnie będzie potykać się jeszcze z systemem od 400 do 600 osób. To już nie będą zwarte oddziały kilkudziesięcioosobowe, już takie nie będą istnieć. To będą przede wszystkim niewielkie patrole kilkuosobowe. Ci ludzie zdecydują się już przede wszystkim na ukrywanie, na pozostawanie w bunkrach leśnych, czy też w bunkrach, które budowano w gospodarstwach. I to już będzie, można by powiedzieć, tropienie wilku. Ci ludzie nie mają już najmniejszych szans, żeby wyjść z tego, ocalić głowę. Kto nie wyjdzie w 1952 roku, 22 lipca 1952 roku, a wtedy zostaje uchwalona Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, święto, które przecież obchodziliśmy przez kilkadziesiąt lat tamtego systemu, raczej żywy nie wyjdzie. A to też pociąga za sobą represje, bo zapominamy, że cały czas ta walka nie wiąże się tylko z partyzantami. Szacuje się, że podczas II wojny światowej, żeby partyzanci mogli walczyć, musiało ich wspierać do 20 ludzi. Każdego partyzanta, 20 rolników lub ludzi w mieście musiało ułożyć środki na to, żeby on mógł walczyć. Jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, te liczby są podobne, ale jednak troszeczkę niższe i szacuje się, że na te 20 tysięcy ludzi wspierać musiało ich około 250 tysięcy osób. Ale przecież często wspierały ich bezpośrednio rodziny, ci najbliżsi. To oni, ze względu na więzy krwi, decydowali się utracić majątek, pójść do więzienia, albo nieraz też i zginąć. Po 52 roku kolejna amnestia czwarta przyjdzie w 56. Właściwie nie będzie już dotyczyć partyzantów, nie będzie dotyczyć ludzi, którzy z bronią w ręku jeszcze chodzą od wsi do wsi. Będą przede wszystkim już ludzie, którzy żyli pod innymi nazwiskami. To oni będą się ujawniać, składać zeznania i przygotowywać się na łaskę tego systemu. Ale jeżeli mówimy o amnestiach, to wielu tych partyzantów, którzy się ukrywali i prowadzili jeszcze tą walkę, o której często wiedzieli, że nie wygrają, gdzie zostawiali po sobie pamiętniki, które odnajdywały siły bezpieczeństwa w bunkrach, niekiedy zadawało nawet pytania ludziom, którzy po części znali to ówczesne prawo. Przecież prawo, które w wielu przypadkach opierało się na prawie jeszcze z okresu przedwojennego, chociażby kodeks karny Wojska Polskiego z roku 1932. Pytając się, co nam nie mają, co mi grozi, czy będę represjonowany. Okazywało się, że mimo amnestii ci ludzie na wiele nie mogą liczyć. Władza nie zapomni o nich. Muszą przynajmniej odsiedzieć kilkanaście lat więzienia, a nie mają pewności, że przeżyją śledztwo. To jest też przykład, że większość z nich tak naprawdę, jeżeli nie wyszło podziemia w 1947 roku, ich
powrócenie do społeczeństwa było prawie niemożliwe. Zginęło w bezpośredniej walce z tych 20 tysięcy partyzantów prawie 8600. Kolejne 20 tysięcy zmarło w polskich obozach, aresztach i więzieniach. Wojskowe sądy rejonowe, a tylko o nich mówię, ale jeszcze były przecież sądy okręgowe, specjalne sądy karne, które sądziły przede wszystkim Niemców i Volksdeutschów, ale często wiele osób działających w drugiej konspiracji miało za sobą przeszłość jako Volksdeutsch, jako obywatel III Rzeszy, bo walczyło, będąc na przykład żołnierzem Armii Krajowej i walczył w Wielkopolsce na Pomorzu czy na Śląsku. Na Śląsku z automatu. Wszystkim III Rzesza przyznawała obywatelstwo niemieckie. Trzeba było mieć nie lada odwagę, żeby wystąpić w podaniu, że ja tego obywatelstwa nie chcę. W Łodzi trzeba było nie wystąpić. Tak naprawdę te wojskowe sądy rejonowe, które działały tylko od 1946 roku do 1955, wydały ponad 10 tysięcy wyroków śmierci. Wykonano ponad 5,5 tysiąca. To jest bardzo, można powiedzieć, są olbrzymie represje. Może same liczby, które przytoczyłem, nie przekonują nas do tego. Wydaje nam się, że w porównaniu z okupacją niemiecką te liczby są niewielkie. Ale tak naprawdę dotyczy to osób, które już dały olbrzymią daninę krwi podczas II wojny światowej. I teraz nikt ich nie odznacza, nikt ich nie wyróżnia. Te państwo, które walczyli, wymyka im się z ram. I można porównać tą walkę partyzantką z czasów II wojny światowej przeciwko Niemcom. Gdy ta partyzantka ponownie się aktywizuje w latach 1942-1944. I okazuje się, że aż do akcji burza straty oddziałów podziemia Akowskiego to jest około 8 tysięcy ludzi, którzy zginęli w walce. 8 tysięcy. Czyli jest bardzo podobna liczba do tych 8 tysięcy żołnierzy wyklętych, którzy giną w walce, szczególnie w latach 1945-1954, bo ci już późniejsi od 54 do 56, można by ich policzyć, powiedzmy zapisać ich na jednej kartce A4. Większość strat wielu okręgów, komend, obwodów, powiatów, jeżeli chodzi o konspirację akowską, czy po akowską ponosi większe straty za przyczyną działalności Sowietów i później polskiego aparatu bezpieczeństwa, aniżeli te straty, jakie w stanie byli zadać im Niemcy. Niemcy przede wszystkim łapali rodziny, przede wszystkim łapali ludzi związanych z konspiracją, ale rzadziej byli w stanie ją tak głęboko spenetrować. Sowieci robili to o wiele lepiej. Przykład mamy chociażby działań na terenach wschodnich, gdzie już od roku 1942 zbierali informacje na temat polskiego ruchu oporu. Te informacje rozwijali w roku 1943, by użyć ich bezbłędnie w 1944, gdy trwała akcja burza na wschodzie. Chociażby operacja Ostra Brama po zdobyciu wspólnie z Armią Czerwoną Wilna. Armia Krajowa jest rozbrajana, większość oficerów wywożonych jest na wschód. Wracając jednak do naszego regionu, do tego regionu łódzkiego. W Łódzkiem tak naprawdę ta konspiracja nie jest ani najsilniejsza, ani najsłabsza. Jesteśmy gdzieś po środku. Badając to zagadnienie, odnosi się takie wrażenie, że polski opór lat 1944-1956, nazywany niekiedy kolejnym powstaniem,
można scharakteryzować właśnie jako tą walkę zbrojną i walkę konspiracyjną. Szczególnie tą walkę konspiracyjną biorą na siebie ludzie młodzi. Przede wszystkim jest ta konspiracja uczniowska, która rozwija się tak po 45 roku i trwa do 56. I to jest pewnego rodzaju specyfika jej działań. Jeżeli chodzi o tereny wschodnie, Białystok, Lubelszczyzna, Rzeszowszczyzna, to tu mamy przede wszystkim najsilniejsze oddziały zbrojne. I tak jakby zbrojna konspiracja wysysa tych młodych ludzi z ławek szkolnych. To oni przede wszystkim idą do tej partyzantki. Oczywiście opieramy się na partyzantach, którzy walczyli jeszcze w wcześniejszym okresie. I ta konspiracja młodzieżowa jest znacznie słabsza. W Łódzkiem to wygląda jakby pół na pół. Mamy z jednej strony oddziały partyzanckie, to przede wszystkim konspiracyjne Wojsko Polskie. Mamy też szereg oddziałów nieafiliowanych, ale przede wszystkim jest to właśnie KWP, konspiracyjne Wojsko Polskie. Nazwa praktycznie używana od wiosny 1945 roku. Dowódcą tej organizacji jest przede wszystkim kapitan Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc. Osoba, która swoim autorytetem zaczyna tak naprawdę jednoczyć żołnierzy, którzy nie mają gdzie wracać, bo już ich szuka Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Już wywiad sowiecki pytał o nich, albo zatrzymał kogoś z rodziny, albo zniszczył gospodarstwo. Tych ludzi samych wpycha się w matki, wpycha się ich w walkę z systemem. Stanisław Sojczyński, udało mu się wokół siebie skupić kilkaset osób. Szacuje się, że konspiracyjne Wojsko Polskie było w stanie w linii do walki wystawić, oczywiście nie jednorazowo, ale około 900 partyzantów. Wspierało ich prawie 2-2,5 tysiąca osób. Moim zdaniem są to liczby troszeczkę zawyżone, ale przynajmniej pokazują, że ta organizacja wyrasta na jedną z większych organizacji w skali powojennej Polski. Kolejne konspiracje młodzieżowe rodzą się przede wszystkim na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce. Tutaj mamy już do czynienia z fenomenem przede wszystkim tej młodzieży. A jeżeli już konspiracja z Kresów, która próbuje działać na Pomorzu czy na Dolnym Śląsku, to przede wszystkim jest próba przyrzucenia ludzi na zachód, ratowania tego, co jeszcze można uratować. W wielu przypadkach te próby wydostania się z kraju też spełzają na niczym. Granica jest coraz bardziej szczelna. Wielu konspiratorów wpada na terenie Czechosłowacji. Po potwornych śledztwach i tak ich spotyka śmierć. Dlatego myślę, że w wielu przypadkach ludzie, którzy decydowali się coś robić, walczyć, zdawali sobie sprawę, że prędzej czy później z tej walki nie wyjdą całą. Wielu z nich już w 1946 roku zdawało sobie sprawę, że trzeciej wojny światowej nie będzie. A Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi po części to potwierdza swoimi wyrokami. Ponad 150 wyroków śmierci. Dokładnie 158. 1/3 wykonana. Są to olbrzymie, można by powiedzieć, skala liczb może nas do końca nie przekonuje, już to powtarzałem, ale chcemy zauważyć, że takich sądów jest dużo. Najkrwawszy jest warszawski. W Białymstoku, w Kielce, w Poznaniu. Wszystkie one w Katowicach, w Gdańsku oferują wyroki. Dla przykładu, w II Rzeczpospolitej w okresie międzywojennym wydano 280 wyroków śmierci. Wykonano niespełna 70. W skali całego kraju. A tu mówimy o sądach rejonowych, tych wojewódzkich.
wiele tych sądów działało, jakby to oni określili, w wyższej konieczności. Były to często rozprawy pokazowe w salach kin, niekiedy na takie rozprawy spędzano studentów, młodzież pracującą, uczniów. Akurat proces, który tutaj pokażę, nie jest długi. Będziemy mogli zobaczyć propagandowe działania władz polskich wobec kapitana Stanisława Sojczyńskiego i starszego sierżanta Jana Małolepszego Murata, czyli już dowódcy trzeciej komendy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Ci ludzie byli sądzeni na sądzie na placu Dąbrowskiego, numer 5. Pamiętajmy, że w okresie wojny tam też odbywały się rozprawy niemieckie, tam też zapadały wyroki śmierci wobec Polaków za pomoc chociażby Armii Krajowej, za pomaganie zbiegłym jeńcom alianckim. A teraz jakby historia się powtarza, tylko w majestacie teraz polskiego prawa ludzie skazywani są na karę śmierci. Kapitan Stanisław Sojczyński jest takim zwornikiem całej tej mojej opowieści, ponieważ jego do dziś szukamy. Mamy nadzieję, że odnajdziemy jego szczątki. 19 lutego 1947 roku został zamordowany wraz z kilkoma podkomendnymi. Był okres, że ślady prowadziły na brus, na poligon. Wydawało się, że tam odnajdziemy tego dowódcę. Zwrócimy jego szczątki rodzinie. Ale tak naprawdę na brusie archeolodzy nie odkryli mogił oprawców komunistycznych, ale mogiły osób zamordowanych przez hitlerowców. To pokazuje, jak ta historia jest różna, wciąż ją trzeba opowiadać, zmieniać fakty, na którymi się pochylamy, próbujemy jakby od nowa opowiedzieć, dokonać ich interpretacji, bo przecież na brusie odnaleźliśmy łódzką inteligencję, przede wszystkim łódzką inteligencję. A jeszcze w latach 90. publikacje na jej temat tych egzekucji niemieckich sugerowały, że ci ludzie leżą w lasach ludźmierskich. Odnaleźliśmy ich na brusie. Myślę, że może uda się nam też odnaleźć kapitana Stanisława Sojczyńskiego. Może na brusie, a może w zupełnie innym miejscu. Mam nadzieję, że to nastąpi. Ale świadkom, którzy byli po tamtej stronie i do dziś składali jeszcze, kilka lat temu składali relacje na temat, gdzie ukryli jego zwłoki, bym nie wierzył. Są też pogłoski mówiące o to, że jego szczątki, jego ciało przekazano do zakładu medycyny, że można, mówiąc brzydko, stał się preparatem. W większości przekazywano ciała niemieckich zbrodniarzy. Jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, rzadko to robiono, zdając sobie sprawę, że prędzej czy później ktoś może coś powiedzieć, ktoś może tą osobę rozpoznać. A inaczej dotyczyło to niemieckich oprawców. W procesie Stanisława Sojczyńskiego Warszyca Jana Małolepszego Murata. Odczytanie wyroku w procesie Stanisława Sojczyńskiego Warszyca dowódcy konspiracyjnego Wojska Polskiego 19 grudnia 1946 roku. Na ławie oskarżonych Stanisław Sojczyński na pierwszym planie i 11 innych żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Ksawery Błasiak Albert, adiutant Warszyca, szef wywiadu Stanisław Żelanowski i pozostali oskarżeni. Wojskowemu Sądowi Rejonowemu w Łodzi przewodniczył podpułkownik Bronisław Ochnio. To był film bez dźwięku, został uruchomiony przez dopiero bodajże dźwięku. Oskarżeni. Od lewej ksiądz Mieczysław Krzemiński, Andrzej Zbierski, Zygmunt Łęski,
Antoni Bartolik, Władysław Bobrowski, Marian Knop, Albin Ciesielski, Henryk Glapiński, Stanisław Żelanowski. Obecność księdza Krzemińskiego wśród oskarżonych miała pokazać współpracę księży z tak zwanymi reakcyjnymi bandami. Zapada 8 wyroków śmierci i 4 kary więzienia, od roku do 15 lat. Stanisław Sojczyński, Ksawery Błasiak, Stanisław Żelanowski, Antoni Bartolik, Władysław Bobrowski, Marian Knop, Albin Ciesielski, Henryk Glapiński, kara śmierci. Zygmunt Łęski, 15 lat więzienia. Czesław Kijak, 8 lat więzienia. Ksiądz Mieczysław Krzemiński, 6 lat więzienia. Andrzej Zbierski, rok pozbawienia wolności. Ostatecznie wykonano 6 wyroków śmierci. Władysława Bobrowskiego i Antoniego Bartolika ułaskawił prezydent Bolesław Bierut, zmieniając wyrok na dożywocie. Po amnestii z 1947 roku karę skrócono do 15 lat. Stanisława Sojczyńskiego i jego 5 towarzyszy rozstrzelono 19 lutego 1947 roku. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie pochowano ich ciała. Ponad 2 lata po procesie Warszyca odbył się proces Jana Małolepszego Murata, dowódcy 3. Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Odczytanie wyroku nastąpiło 4 marca 1949 roku. To dowody rzeczowe mające potwierdzić przestępczą działalność Murata. Jan Małolepszy był sądzony wraz z 3 księży oskarżonych o przynależność do nielegalnej organizacji. Miejsca w ławkach dla oskarżonych zajmują Jan Małolepszy Murat w wojskowym mundurze w dolnej ławie po lewej stronie, obok niego ksiądz Stefan Faryś, w górnej ławie po lewej ksiądz Marian Łosoś, po prawej ksiądz Wacław Ortotowski. Jan Małolepszy, żołnierz Armii Krajowej, później kwatermistrz w konspiracyjnym Wojsku Polskim w Wieluniu. Po amnestii w 1947 roku nie zdecydował się na ujawnienie i dalej prowadził walkę. Razem z nim w konspiracji pozostawali żołnierze z organizacji stworzonej przez Warszyca. Odczytanie wyroku. Orzeczenie sądu przeraża swoją surowością. Dwaj sądzeni księża, Marian Łosoś i Wacław Ortotowski, otrzymują najwyższy wymiar kary. Podobnie Jan Małolepszy Murat zostaje skazany na karę śmierci. Ostatni komendant konspiracyjnego Wojska Polskiego liczył zapewne na łagodniejszy wyrok. Podczas śledztwa załamał się i swoimi zeznaniami pod dyktando UB obciążył wielu ludzi podziemia. Nie pomogło mu to jednak ocalić życie. Sądzenie księży razem z dowódcą tzw. bandy, podobnie jak w innych procesach, miało propagandowy wydźwięk. Eksponując współpracę duchownych z konspiracyjnym Wojskiem Polskim, atakowano pośrednio cały Kościół. Prasa pisała wówczas, że ksiądz Faryś podnosił na duchu morderców. Cały proces poprzedziła zresztą ostra kampania prasowa. Wiele mówią same tytuły publikacji z Głosu Robotniczego. Mordercy w sutannach przed sądem, reakcyjny ksiądz podporą morderców i dywersantów. Tymczasem czyny zarzucane księżom były niewspółmierne do kary. Wina księdza Farysia polegała na przykład na tym, że udzielił błogosławieństwa i 3-krotnie spotkał się z członkami grupy Murata. Ostatecznie wyrok śmierci wykonano tylko na Muracie. Według oficjalnej wersji Urzędu Bezpieczeństwa zmarł on śmiercią naturalną w więziennej celi. Księżom Łososiowi i Ortotowskiemu zmieniono wyrok na długoletnie więzienie, z którego wyszli na wolność w 1956 roku. Ksiądz Faryś uzyskał warunkowe zwolnienie w 1955 roku. Wraz z aresztowaniem i śmiercią Jana Małolepszego Murata dopełniły się definitywnie dzieje konspiracyjnego Wojska Polskiego.
ważnej organizacji antykomunistycznego podziemia w centralnej Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej.